Witajcie na kanale. Dzisiaj zajmiemy się naprawą RTX-a. Jest to nowsza konstrukcja. Jest to już RTX 3070 od Gigabyte'a. Tak się właśnie prezentuje karta. Wygląda nawet ładnie. Zobaczcie sobie tutaj. Tutaj macie dokładną specyfikację karty. I już Wam mówię, co z tą kartą się dzieje. Wygląda na to, że mamy tutaj problem z pamięciami. Ja już tą kartę sobie przetestowałem. Ogólnie karta uruchamia się, pokazuje obraz, ale niestety sypie artefaktami. W moim przypadku są artefakty i rozmazany ekran po instalacji sterowników. Znaczy instalacji sterowników. Jest błąd 43, wykrzyknik i tak naprawdę tyle. Udało mi się zrobić właśnie test tej karty i przetestować pamięci. I teraz zobaczcie sobie, która pamięć właśnie jest uszkodzona. Uszkodzona pamięć to właśnie B1. Powiem Wam, męczyłem się z tym programem, żeby ogólnie uruchomić program do testowania tej karty. Musiałem pozmieniać pliki konfiguracyjne, żeby uruchomić po prostu test tej karty. Normalnie po prostu nie chciało mi testować tej karty, po prostu program zawieszał się w trakcie i niestety nie miałem możliwości testowania tej karty. Tam w plikach konfiguracyjnych musiałem kilka rzeczy pozmieniać. No i udało się tutaj wymusić właśnie, żeby program wystartował, no i przetestował te pamięci. Z tego co kojarzę, tutaj mamy pamięci Samsunga. Tak, Samsungi ponoć się nie psują. Być może. Mogło dojść do takiej sytuacji, że mamy po prostu uszkodzone połączenia między właśnie pamięcią a PCB naszej karty. Ja mam nową kość, po prostu tą nową kość i tak już wymienię, żeby mieć święty spokój, żeby później nie robić dwa razy tej samej roboty, bo tak naprawdę mógłbym spróbować zdemontować tą pamięć, zakulkować ją na nowo i jeszcze raz zamontować, ale to jest no dwa razy więcej roboty tak naprawdę. A co później, jeżeli się okaże, że jednak ta pamięć jest uszkodzona, no będę musiał zrobić to kolejny raz. Więc bierzemy się w takim razie za demontaż tej karty. Zobaczymy, co ona tam kryje w środku. Dobra, trochę się męczyłem, powiem Wam szczerze, z tymi wtyczkami. Ale tutaj są takie zatrzaski, po prostu trzeba to nacisnąć. I ładnie wszystko wychodzi. Zobaczcie, jaka malutka ta karta jest w porównaniu do całego chłodzenia. Zobaczcie, tu mamy całe chłodzenie, tu mamy tą naszą kartę. Malutka. Nie miałem jeszcze tej karty w naprawie. Z tego co widzę, mieliśmy w dobrym stanie termopady. Tutaj chyba coś tu się stało. No powiem Wam, termopady są w bardzo ładnym stanie. Ale i tak będę musiał chyba je wymienić, zobaczcie, bo tutaj no ciężko ogólnie to schodzi. Dobra, termopady no niestety będę musiał wymienić, a liczyłem na to, że po prostu te termopady zostawię, no bo są naprawdę w ładnym stanie. Ale no nic. Dobra, zdejmujemy dalej te termopady. Zobaczymy, jak te pójdą. Ale no już tak wszystkie, jak trzeba wymienić i tak wszystkie, więc tutaj chyba są 0,5 mm z tego co widzę. No powiem Wam, fajne te termopady były, oczywiście. A to zawsze tak jest, że ciężko się demontuje właśnie te termopady z tych pamięci. No i co my tutaj mamy? Mamy oczywiście nasze pamięci, mamy ile mamy? 2, 4, 6, 8 sztuk pamięci, czyli wygląda na to, że to jest wersja 8-gigowa. Także co, nawet nie zobaczyłem jeszcze, zaraz wam powiem. Tak, to jest wersja 8-gigowa, dobra. Czyli to mamy. I teraz co do naszej kości. Mamy uszkodzoną kość B1, czyli możemy sobie teraz liczyć. Tu mamy róg karty, na przeciwna strona. I teraz tak, mamy A1, A0, B1, B0 i B1, czyli ta kość jest uszkodzona. I zobaczcie, to jest ta kość
Znowu blisko złącza PCI. Miałem ostatnio kartę. Czekajcie, jaki to był? Tylko akurat filmiku nie nakręciłem o tej karcie. Też seria RTX. Tylko tam był chyba 2060 albo 3060 z 12 GB pamięcią VRAM. I również ta kość była uszkodzona. Znaczy nie uszkodzona, były zerwane połączenia. Więc tak to właśnie wygląda. No nic, zdemontujemy sobie tą właśnie kość, podgrzejemy tą płytkę. Zdemontujemy tą kość, oczyścimy pady i nałożymy po prostu nową kość. I wtedy zrobimy sobie testy tej karty. Możemy demontować właśnie pamięć. Płytka już osiągnęła odpowiednią temperaturkę. Teraz tak, kość B1 oczywiście wymieniamy. Patrzcie, jaka gorąca płyta. Hot 350 na dmuch, możemy zrobić setkę. Dobra, mamy setkę. Mam nadzieję, że nam tutaj nic nie ruszę, ale chyba nie. Pamięć zdemontowana, zobaczcie. Teraz musimy zebrać starą cynę. Wiecie co? Widzę tutaj zerwane pady. Ale nie pady na PCB, a pad. Dwa pady od pamięci zerwane są. Czyli już mamy tutaj winowajce właśnie. Nakładamy świeżą cynę. Nawet trzy pady zerwane są. Właśnie je zebrałem. Pady ładnie wyczyszczone. Teraz oczywiście muszę zabrać tą płytkę. Pod mikroskop sprawdzę sobie dokładnie połączenia między właśnie padami a rdzeniem GPU, czy jest wszystko w porządku. Dobra, pady tutaj są wszystko w porządku, połączenia z rdzeniem również wygląda to ok. Płytka już jest też gorąca, kopnik jest pod pamięcią, tutaj zobaczcie, mamy nową pamięć, więc teraz możemy ją delikatnie przygrzać. Tutaj również 350 stopni, ale na dół możemy zrobić 90. Teraz delikatnie grzejemy. Ona ładnie siądzie. To jeszcze się upewnię, czy nie spierdziliłem sprawy. Ale jest kropka, jest, wszystko jest. No to grzejemy. Testy karty właśnie trwają, a w międzyczasie pokażę Wam zdemontowaną pamięć z naszej karty. Jak tutaj możecie zobaczyć, mamy uszkodzony jeden pad, drugi pad oraz trzeci pad. Na tym padzie fajnie widać taką w środku taką przelotkę. Odbudować te pady, no powiem Wam, byłoby bardzo ciężko, raczej nieopłacalne i niemożliwe na tą chwilę. Bez tych padów oczywiście karta dalej by nie działała, więc bardzo dobrze, że zdemontowałem tą pamięć i od razu zamontowałem nową. Mamy teraz pewność, że karta na pewno będzie działać. Właśnie kończę testować kartę. Zobaczcie, tutaj temperaturki tej karty 74 stopnie, jest bardzo ładnie. Zobaczmy więcej informacji na temat tej karty. Tutaj mamy tak, 73 stopnie, to zgadza się wszystko z formarkiem. Informacja o naszej karcie. Zobaczcie, pamięci Samsunga 8 giga, więc tutaj wszystko się ładnie zgadza. PCI razy 16 również jest w porządku. I teraz tak, tutaj zobaczcie sobie 3D Marka. Nie wiem, czy to jest dobry wynik dla tej karty, nie mam pojęcia, ale myślę, że to jest w porządku wynik.
z tego co kojarzę, chyba no, sporo mniejsze miały 1080 Ti, więc chyba taki wynik jest w porządku. Tutaj macie jeszcze raport z testu pamięci. Uszkodzona kość B1 wcześniej była. No teraz mamy bardzo pięknie wszystko. Zero błędów. Ja oczywiście kartę jeszcze chwilę pomęczę. Zaraz odpalę sobie jeszcze jakąś grę. Pomęczę ją z godzinkę, dwie. Jeżeli wszystko będzie w porządku, no to mogę odsyłać kartę dla klienta. Karta już po testach. Nie zauważyłem żadnych problemów z tą kartą. Przechodzi wszystkie możliwe testy, jakie robiłem. W jakiś czas nawet pograłem sobie w Duma. Nie jest to tam bardzo wymagająca gra, ale no tutaj możemy zobaczyć sporo FPS-ów przy tej karcie. Jak widzieliście, uszkodzona pamięć. Tu mam winowajce, proszę bardzo. Wyrwane pady. Nie mam pojęcia, jak to się mogło stać. Tak jak wcześniej Wam wspominałem, być może karta po upadku, ewentualnie podczas właśnie montażu karty, jak montujemy kartę do slotu, no karta potrafi się gibać tak naprawdę, nie? Tutaj mogło coś dojść do jakiegoś uszkodzenia, wskutek czego oderwały się pady z pamięci VRAM. Po wymianie pamięci oczywiście karta śmiga i podziała, mam nadzieję, że jeszcze na pewno jakiś czas. Jedną ciekawą rzecz zauważyłem w tej karcie. Kawałki szkła. W środku były kawałki szkła, drobnego szkła. Nie mam pojęcia, skąd te szkło się wzięło. Tak podczas tutaj rozkręcania tej karty, rozbiórki i później składania, zauważyłem właśnie na blacie drobne kawałki szkła. Nie wiem, być może to od obudowy, może komuś pękła szyba. Nie mam pojęcia podczas upadku, co tam się stało. Nie wnikam już w to, niezbyt mi to interesuje. Dla mnie istotne jest to, że karta jest naprawiona, działa. Chyba się nie pokaleczyłem tym szkłem, mam nadzieję. Jeżeli możecie, oczywiście subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, co myślicie na temat tej naprawy oraz tej karty. Karta nawet fajna. W opisie pod filmem oczywiście znajdziecie namiary do serwisów z telefonami. Śmiało wysyłajcie tam swoje smartfony. Powołajcie się tylko na mnie. My widzimy się niebawem pewnie w następnym filmie. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Mam kilka laptopów do naprawy. Zobaczymy, co z tym wyjdzie. Ostatnio nagrywałem trochę tych laptopów, ale wiecie co? Mało filmów wrzucę prawdopodobnie ze względu na to, że naprawa jest nieopłacalna. W dwóch czy trzech laptopach mam uszkodzone procesory. Raczej uszkodzone procesory. Układy PCH, no i niestety tutaj no koszt przewyższa tak naprawdę zakup płyty, nawet nowej, używanej się ryba. Więc zobaczymy, co tam będzie. Więc jeszcze raz, jak możecie, subskrybujcie kanał i do następnego. Na razie, hej!